Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, witam was w odcinku, w którym pojeździmy sobie troszeczkę po trasach w Cervo. Jest to jedna z miejscówek w okolicy Sanremo. Dojazd tutaj trwa około godzinka, ostatnio kiedy tutaj byliśmy to trochę padało i odcinka nagrać się nie udało, więc zobaczymy co da się zrobić dzisiaj. Najważniejszy aspekt, czyli widoki, nieco porównywalne do hałdy w Bytomiu. Ale tutaj jest morze, a tam nie ma morza, więc lepiej tutaj. Generalnie mamy tutaj kilka różnych trasek. Na sam start zaczniemy sobie od traski z numerem 7, czyli San Rocco. Długość 2,4 km, kolor czarny. Dobra, pierwszy przejazd, zobaczymy jak to będzie. Aby film był płynniejszy, połączyłem kilka przejazdów razem. San Rocco z początku jest trasą bardzo przyjemną. Nie napotkamy tutaj żadnych dużych ścianek, trawersów. Co najwyżej bandy i małe uskoki. Polądowanie tam jest płaskie, nie? Tak, tam nic nie ma. I no ładować. O kurwa, ale mnie usiznęło. No! Taki save run jak nigdy, nie? Kurde, teraz tutaj nie ma oznaczone, czy to jest trasa, czy to jest trasa. Pójdę tutaj na lewo, zobaczymy gdzie dotrę. O kurwa, ale dobiło mi zawias. Z czego wnioskuję po tym znaku, to mamy chyba tutaj treningówkę do robienia salt w przód. To jest generalnie oznaczone jako trasa czarna, czyli w teorii najcięższa tutaj. Ciekawe mnie, jaki będzie wygląd tamtych innych. O, tutaj też jest rozgałęzienie. To chyba nie jest dobra ścieżka, bo ona tam zaczyna iść do góry. Zresztą się idzie jakimiś krzakami, więc muszę wrócić. Dobra. Jest git, kurde, zjechałem. Kurde, przypadkowo wjechałem na cięższą linię. Swoją drogą ta cięższa, no wygląda ciekawie. Znowu już mamy taką ściankę przewyższenia ze 2 metry, a długość ścianki z 70 cm. Polska górą. Wow, ej, to chyba była najbezpieczniej wyglądająca gleba, jaka mogła być w Sanremo. Czy tam... O kurwa, no ten zakręt jest tutaj trochę ciasny. Dobry stunter. Kolejna trasa, czyli Superfly. W sumie obok jest Snap Chicken, to chyba bardziej do mnie. Ale zobaczymy jak wygląda. No z początku wygląda, no ciekawie, pięknie. Pierwsza hopa. Cyk. Generalnie to jest pierwszy zjazd w życiu tej trasy. Nie jechałem, więc nie do końca wiem. O. Czego się tutaj można po niej spodziewać? Ej, to by trzeba było polecieć, nie? Jest git, o i znak polski. Pow, pow, pow! O, rób świecę. Jest git? Bango, o kurde, sorry. Byś zrobiła czokoslajda. No ta rzeczka taka średnia. O kurde, to był drop. Nie mam błotników, a mam i z przodu i z tyłu Asegaya, który bardzo mocno podrzuca błoto. Teraz mi to wszystko tak leci po oczach. Co to, jakiś jakiś konkurs zwierząt? A guziec robi tak. Winten, you must... Animal. Tutaj są niby jakieś hopeczki, zobaczymy jak to wygląda. Taki lekka w bok. A tutaj trzeba zakręcać. Stoliczek, wow. A się dziwnie skacze na zjazdówce, kurde. Widok jak w Bytomiu, mówię wam. No i tu już się w sumie zaczyna taki element nieco bardziej zarośnięty. W sumie nie ma tej band, nie ma tutaj... W sumie nic tutaj za bardzo nie ma. Ale co najważniejsze, mamy tutaj podjazd, więc jest elegancko. Wszystkie cechy dobrej trasy są tutaj utrzymane, podjazd po kamieniach. Oglądaliśmy wczoraj poradniki Szejbajka, w jaki sposób podjeżdżać, więc już teraz wiemy. Generalnie ta sekcja już przy końcówce jest taka... No w sumie, w mojej opinii tutaj za dużo się nie dzieje, ale jeżeli chodzi o całą trasę, to góra super. No i trasa ma jeden duży pozytywny plus dla mnie, a mianowicie nie ma tutaj nic, czego bym się tak w sumie bał. Dobra, i teraz o, udało się wyrobić. Przepraszam, poniosłem.
wskazać. Zębatka 38. Ostatni segment po tym ścięciu przez drogę to już jest dosłownie takie pedałowanie po płaskim. No jest to męczące, trzeba przyznać. Dobre cardio. No i na sam koniec wyjeżdżamy w bardzo pięknym miejscu, a mianowicie przy morzu. W ogóle mam takie wrażenie, że zjebał się tłumik już do końca, bo on generalnie był zapoczątkowany od samego początku, ale teraz tą tłumienia, kurde, nie ma żadnego. Tłumik został zmieniony, zmieniłem sam tłumik, uznałem, że całego amorka nie będę wkładać. Pokaż te bogactwa. I o, cię kręca. Adriano Celentano, Diano Marina, bella Italia, i scusa signor. Croissant z cappuccino. I czas na kolejną trasę, czyli trasę o nazwie Freeride Majali. Wyjedźcie, bo ja tak nie wiem. Dawaj za prezesem. Trochę za daleko chyba było. Kamienie po ramie trochę walą. Z takich dużo takich szybkich. Cyk. Z wszystkich tras, jakie pokazałem wam w tym odcinku, ta trasa do gustu przypadła mi najbardziej. Na trasie znajduje się bardzo dużo hopek, transferów oraz najważniejsze podjazdy. Nie mamy tutaj nic, co mogłoby was wystraszyć. Mam na myśli strome, nierówne ścianki. Nad drzewem, kurde, a banda, dobra, oni lecą, to ja też lecę, dobra, na styk, o kurde. Wow, ale przyjemna traska, kurde, nie sądziłem, że we Włoszech są takie traski, na których bym się aż tak fajnie bawił, że nie są to duże rzeczy, ale są takie bardzo przyjemne. Trzy, to już trochę lotu ma, ile będzie, sześć? Fajna, długa. A ta w sumie też się nie wydaje jakoś bardzo ciężka, ale przeraża mnie ten kamień i po wczorajszym rozwaleniu już jednego tłumika, teraz mam drugi, wolę to sobie odpuścić. Jakby nie to, że... zjazd jakiś. Cyk. Jakby nie to, że tak mi się na tym źle po bandach jeździ, to chyba byłby to mój ulubiony rower. W sumie jeżdżę na nim dopiero piąty dzień chyba? Chyba piąty, no. A już mi się tak podoba, więc jest naprawdę fajnie. A i tutaj ścianeczka. Ojej, to jest wszystko z jednego kamienia, popatrzcie. Tak więc tak pokrótce wyglądał nasz dzisiejszy dzień w Cervo. Szczerze, mega mi się podobało, chyba najlepszy dzień z tego całego tripa. Niestety zakończony tym, że bokser się popsuł, ale i tak było w pytkę. No i co, wracamy do domciu. Super dzionek. Super dzionek, tak.